Cześć, witam ze sklepiku. Tutaj się niewiele zmienia, oprócz tego, że ubywa mi miejsca. Troszeczkę Wam może pokażę. To dzisiaj będzie dość długi film, bo stwierdziłem, że przejdę się po tych aukcjach, co sprzedałem. Dawniej robiłem filmu z eBaya. Oczywiście wrzucę kilka swoich głupich komentarzy, żebyście się nie cieszyli, że będzie normalny film. Ale nie wszystkie się oczywiście podobają moje komentarze, ale ja nie jestem od tego, żeby się wszystkim podobać, nie? Ja już mam żonę. Więc wyobraźcie sobie, że no, sklep to, jak mówię, niewiele się zmienia. Oprócz tego, że dochodzi masa nowych rzeczy. Ja byłem dzisiaj, wczoraj. O, czemu to stoi, leży tam, to nie wiem. Byłem dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj oglądać nowe pomieszczenie, które jest dwukrotnie większe od tego sklepu. Miałbym tam magazyn, sklep i jeszcze trochę więcej miejsca. Tylko się muszę dogadać jeszcze z firmą wynajmującą i wtedy będę wiedział, na czym stoję. To jest ciekawe, Skandynawia. Normalnie chodzą tutaj firmy po 20 funtów, ten chodzi po 130, 140. Ale dobra, pokażę Wam, co tam mi się sprzedało ostatnio. Trochę skomentuję może przy okazji, jeżeli mi klienci pozwolą, bo jest sobota i dużo ludzi wchodzi. Więc będę co jakiś czas stopował, więc się nie wkurzajcie. Pierwszą rzeczą dzisiaj to kurtka skórzana, która jest, to nawet nie jest skóra, to jest ekoskóra, czyli tak zwana podruba skóry, która, żeby wyprodukować ją, kosztowała dużo więcej życia zwierząt niż wyprodukowanie prawdziwej skórzanej kurtki. Ale oczywiście młodociani ekolodzy tego nie zrozumieją. Bluza Nike. Ten eBay jest taki troszeczkę mniej atrakcyjny moim zdaniem oczywiście niż drugi. Ale pokażę Wam na koniec, ile było sprzedaży w ciągu 60 dni. Może nawet teraz to pokażę, jak się uda. eBay, a to za chwilę, niech on tam sobie myśli. A my tak, przejdziemy dalej. Pouche z wax cottona. Tutaj u jednego pana zamówiłem, bo widziałem, że robi. Były ładnie szły, nawet dobrze szły. Chciałem domówić, ale okazało się, że pan chyba wyczaił biznes z tym, i sam zaczął je sprzedawać na eBayu, oczywiście w swojej już cenie, i mnie wygryzł z rynku. Sam mu zrobiłem podkładkę. No ale cóż, takie są prawa rynku. Nie ma co żałować. Chłopie robi sam, więc niech sprzedaje. Buty Ted Baker. Leżały, leżały, leżały. W końcu sprzedały się chyba za 35. To jest jedna rzecz z palety. Nie mogłem sprzedać na drugim koncie, bo mam jakąś blokadę na narzędzia. Chyba już jej nie mam, ale miałem. Teraz zostało się mu sprzedało za 5 dych. Buty Ricker. Ja je kupuję, one mi się dobrze sprzedają, nie wiem dlaczego. Są jakiejś średniej jakości, ale sprzedają się dobrze. Wszystko Harley Davidson, jak widzicie, kupujcie. Nawet się nie zastanawiajcie, schodzi szybko. Jak ustalicie dobrą, właściwą cenę, nie? To jest ciekawostka. Jest to sztryms, jak to ładnie się mówi. Nawet to jest niefirmowy hoodie. Pani go kupiła ode mnie ze Stanów. Wysyłka ją kosztowała 20 funtów. Zobaczymy, czy wróci. To u mnie leżało parę ładnych lat i się sprzedało w końcu za pełną cenę. To leżało w worku przez kilka miesięcy. Było tam kilka spodni, kilka bluz. Nie chciało mi się tego wystawiać. Żona też tak, przerzuciliśmy worek z boku na bok. Wystawiliśmy się, a to zaczęło sprzedawać. Tam mamy kilka spodni, kilka bluz i poszło od razu. To jest jeszcze jedna rzecz, Wam pokazać z tej aukcji. To jest coś, co ja wystawiłem, żeby Was nie skłamać, z 10 lat temu. Za 10 funtów nie mogłem tego sprzedać. Patrzcie, jaka śmieszna aukcja. Takie zdjęcia kiedyś robiłem na manekinie. Masa roboty, średnio to się opłaca w ogóle. Trzeba zminimalizować czas obsługi tego typu rzeczy. I się sprzedało, jak podniosłem cenę do 20 funtów. Śmieszne, prawda? A to jest jedna aukcja, na której naprawiam buty i robię renowację. Pierwszy raz cokolwiek mi się sprzedało na tej aukcji. Ktoś kupił pełną opcję, tak zwaną za 47 funtów chyba, ale kostą był, tak. Ale zrobiłem mu podeszwy, a to Wam pokażę. Mam tego buta tutaj. Zrobiłem mu podeszwy na nowo. Tak ładnie to się wygląda, wszystko jest nówka. I robię mu restaurację, czyli teraz będę musiał koloryzować, bo przody są zajechane. Tam będę jeszcze koloryzował.
Już go odnowiłem trochę, w sensie takim, że jest nawilżona skóra specjalnym preparatem. Teraz będę po prostu go malował, koloryzował i będzie do odesłania do klienta. To jest pierwsza taka sprzedaż na eBayu. Średnio się to opłaca, bo za taką robotę Timson na przykład wziąłby od niego stówę. Ale dobra, co my tu mamy? Mój eBay selling. Pokażę Wam, ile na tym eBayu zrobiłem w ciągu ilu dni. 31 dni, 1830 funtów. Żadnej rewelacji. Ale dobra. Przechodzimy na drugi eBay i zaczniemy od czegoś takiego. Aktualnie wszystko, co jest do kampingu, się sprzedaje. Takie dwa zestawy w ciągu 2 tygodni mi poszły. W ciągu tygodnia. Więc ja nie handluję typowo kampingiem, ale rzeczy kampingowe, jak widzicie, to kupujcie, bo mogą się przydać jeszcze z innych powodów. Jak znacie mój kanał, wiecie jakich. Zepsuty Sony Walkman. To jest niska cena bardzo. Prawdopodobnie te słuchawki by za tyle bym sprzedał. Ale ktoś sobie naprawdę będzie zadowolony z Walkmana. Walkmany Sony przede wszystkim, jak widzicie, to kupujcie najlepiej, jak były w jakichś głupich kolorach. Żółty, zielony, czerwony. To są wtedy dobre ceny. Daimo. 12 funtów. Nie opłaca się kupować tak naprawdę. Sprzedają się w miarę szybko, ale nie opłaca się kupować. Fidelity, to jest od jednego mojego klienta, który mi zostawił masę elektroniki. Ja mu dla niego sprzedaję, biorę 50%, on bierze 50%, znaczy w sensie obierze 50%, a ja pokrywam wszystkie koszty, z tego mi zostaje jakieś 20-15%. Więc tu jest jakaś 7 funtów dla mnie. To była dobra sprzedaż. Kupiłem znowu zestaw od wielkiego elektronika, 3 rzeczy, torbę, którą on twierdzi, że kupił za 200 funtów ponad. Aparat, ten, który kupił za ponad 300 funtów i jeszcze jedno radio takie specjalistyczne, bardzo fajne radio. Coś twierdzi, że za 250 czy za 300 je kupił. Ja zapłaciłem mu 300 za wszystko. Już sprzedałem to i w zasadzie teoretycznie ja sprzedam jeszcze radio i będę ze 150 funtów do przodu i będę miał bardzo fajną torbę dla siebie. Trochę ciężka dla mnie, ale bardzo ładna rzeczywiście. Kolejna kamera. Pełna cena 38 funtów. To jest taka ładna kamera harmonikowa, nie? W dobrym stanie była harmonika, więc pewnie dlatego się sprzedało dość szybko. Pierścień Lord of the Rings firmy Fusion. Okazuje się, że całkiem drogo chodzą. Jak to, cokolwiek tej firmy Fusion znajdziecie, to kupujcie. Można tym zarobić. Marantz. No wiadomo, jak ktoś wie, co za firma. To dobra firma jest. Sprzęty od niego z reguły są dobre. Nawet na części się opłaca je kupować, bo mają w środku dobre części. Soczewki dobrych firm, wiadomo, też się sprzedają i nie ma co się zastanawiać, jak są taniutko poniżej 5 funtów, ale sobie sprawdźcie w sklepie, bo czasami są i dobrej firmy, a są nic nie warte. To było kiedyś z palety, leżało, sprzedały się w końcu 2 sztuki chyba miałem i w jakimś czasie sprzedały się tak w dość krótkich odstępach. Ten sprzedałem jako untested parts not working, pewnie choć im działa, ale nie wiem, jak go przetestować. I tak 57 funtów wpadło. To też z jakiejś dawnej, bardzo dawnej palety. Router Asusa. No, 45 funtów, dobra cena. Nikon. Ja mam teraz pracownika, informatyka, który się zna na elektronice w zasadzie i grach, tego typu rzeczach. I on siedzi to wystawia. Zdjęcia są kiepskie, jak on robi. Ale muszę powiedzieć, że ceny lepiej sprawdza ode mnie. Bo ja zawyżam ceny, on tego nie robi. Patrz, to jest jego zdjęcie, jakieś tam z boku wystają jakieś badziewia. No ale dobra, nieważne, sprzedaje się. Buty Meindl. To dobra firma jest. W sensie dobrze mają, albo mają dobrą reklamę, albo dobrą renomę. Jedno z dwojga. Jakby nie było, sprzedają się całkiem nieźle. Artykuły Bossa, akcesoria. Jak tanio mam się, tak do 5 funtów można kupować, jak są w dobrym stanie. Sprzedają się. Kolejny raz. Kamera firmy Olympus. Na 35 mm film, 28 funtów, kosztowało mnie pewnie funta. Golarka Sanio, już nawet dostałem pozytywa za tą golarkę. Kto zbiera, bo w zasadzie do używania to raczej kiepsko. 20 funtów, kosztowało mi mniej niż 2 funty. To właśnie to jest, o czym mówiłem, vintage elektronika, jamniki. Ja go raz sprzedałem do Niemiec, pojechał, po miesiącu wrócił i kobieta tam marudziła. Mówię, dobra, to ja wystawię jeszcze raz, to kup. Jak wystawiłem i ktoś go inny kupił. Parę sekund po tym, jak wystawiłem. No i ten, no i klapa ogólnie. Znaczy fajnie, bo do Anglii wysyłałem, już mniej problemów z tym.
Także dobra sprzedaż. Telefony komórkowe, takie przed 10 lat, też się sprzedają. I to całkiem szybko. Zauważyłem ostatnio, że takie bardzo stare Nokia też idą fajnie. I to jest rzecz, którą kupiłem w jeden dzień. Dałem swojemu pracownikowi, żeby wystawił. Wystawił to i się w ten stan dzień sprzedało. I teraz Wam jeszcze pokażę ten mój eBay, tutaj ile, jakie zestawienie wyszło miesięczne. Moje eBay, ile tam wyszło w ciągu miesiąca teraz zysku. 2200, no to mam 4000 obrotu w 31 dni na dwóch kontach. No jest nisko, ale nie jest najgorzej, do tego jeszcze dochodzi Amazon i te inne konta wszystkie, więc to się zbiera do kupy. Dobra, jak Wam się podobało, dajcie znak, jakieś komentarze. I pozdrawiam Was wszystkich oglądających i zasubskrybujcie, jak już oglądacie. Nie chcę od Was donacji, ale zasubskrybujcie, jak już oglądacie mój kanał. Dobra? Cześć.